Witam naszych widzów przeglądu kulturalnego i zapraszam na krótkie relacje tego, co działo się m.in. w Tarnowie w styczniu. A zaczynamy od gier planszowych, które wracają do łask. Wielbiciele planszówek spotkali się w jednym z tarnowskich klubów, aby wspólnie zagrać. Wszyscy zgodnie twierdzą, że nie można ich porównywać z grą online. Zapraszam na krótki materiał. Cyklicznie mamy taką imprezę z grami planszowymi w Pałacu Młodzieży. Jest to pomysł pani Agaty Abudan, która właśnie to zainicjowała. To jest zawsze w każdą drugą sobotę miesiąca od 11 do 14. Impreza jest otwarta, wszystkich serdecznie zapraszamy i nie trzeba się zrażać i też mówi, że to gry są dla dzieci, bo jak najbardziej i dorośli, i młodzież znajdą coś dla siebie i się dobrze bawią. Ma dużo gram w gry komputerowe, więc wiem to z tego, z drugiej strony. A teraz no nie gram, bo mnie tak gry wciągnęły, że szkoda mi czasu, jeżeli mogę spotkać się z ludźmi tak w realu i właśnie jakieś wymienić się oprócz graniem to jakimiś innymi doświadczeniami. Dla dzieci jest też jakieś tam możliwość zmierzenia się ze nawet swoimi słabościami, no bo po prostu muszą się, nie zakrywają się tym monitorem, tylko są z innymi graczami tu i teraz. Brak komputerach, mimo że masz jakąkolwiek styczność z tym drugim człowiekiem, jest ona wirtualna i mało realna, ale w planszówkach możesz faktycznie porozmawiać, pośmiać się, dotknąć tej drugiej osoby i to jest właśnie najciekawsze. Zawitało do nas wielu gości, dużo miłośników planszówek, wiele osób przyniosło własne gry planszowe, żeby się nimi podzielić, zainteresować ludzi. Jako aspiranci ogólnie wspieramy wszystkie przejawy działań w kulturze. Nieważne, czy to są gry planszowe, koncerty, wystawy, byle się działo. A teraz przenosimy się do Tarnowskiego Teatru. Tam 17 stycznia odbył się wernisaż wystawy malarstwa współczesnego. Tematem wystawy były góry. Trzech twórców z różnych pokoleń spotkało się na jednej wystawie. Jakie te prace były i jak wyglądało to spotkanie, zobaczcie Państwo sami. Temat na potrzeby malowania gór zrodził się z obecności w tych górach. Całe życie jednak człowiek chodzi po górach, uciekam tam z miasta, szukam spokoju dla siebie. No i tak jak tutaj podczas otwarcia powiedziałem, że próbuję odnaleźć w tych górach siebie, jednak zapomnieć o tym, co jest tutaj dookoła i pogadać tam z samym sobą. I jest tam na to czas, bo góry są mistyczne i bardzo duchowe i stwarza to warunki do tego, żeby posłuchać siebie, Boga posłuchać, no i odpowiadać na te pytanie w sposób malarski na przykład. W poruszaniu się po górach nie najważniejsze jest to, żeby na nią wejść, bo ten szczyt zdobyty już nie jest zdobyty, już nie jest szczytem. Cała ta droga, proces myślenia, to co się z nami tam dzieje, to, że za każdą górką jest następna, to jest najfajniejsze i to daje moc, ale są nawet nie chwile zwątpienia, ale są takie chwile, gdzie słyszymy w górach jakiś drugi głos. I w malarstwie jest tak samo. Malarstwo jest na tyle pasjonujące, że to jest ciężka praca i rzadko kiedy stwarza przyjemność, ale są momenty właśnie tak jak w górach, kiedy czujemy dreszcz po plecach. Dla 2 sekund, każdy z tych obrazów miał swoje 2 sekundy, gdzie tam po mnie spływał jakieś tchnienie, nie wiem, to ciężko wyobrazić. Tutaj można by wczytać się chyba jednak słowa profesora Nowosielskiego o duchowości w malarstwie i poszukać tych odpowiedzi tam. Jak sama nazwa wskazuje, góry to jest coś poważnego, prawda? I do tego tematu żeśmy podeszli poważnie. Oczywiście młodzi ludzie i pytanie poważnie podchodzą, to jest pytanie i odpowiedź, tak? Oczywiście, że poważnie, dlatego że życie jest poważne. Wszystko, co robimy, w zasadzie tak naprawdę traktujemy poważnie nawet zabawy. Więc zabawa w malowanie, w rysowanie. Jest to oczywiście rzecz, która jest spektakularna, jak przedstawiłem przed chwilą, dlatego że odwraca jakby bieg historii, dlatego że my odwracamy się w kierunku tradycji, w kierunku tradycyjnego malarstwa, malarstwa sztalu golowego w plenerze, gdzie już w tej chwili 90% malarzy już przestało malować w plenerze. Niestety, tak bywa, że komputer i multimedia i wszystkie nowe techniki jakby skracają i przytłaczają nas. My odwracamy się, chcemy kultywować tradycję. To jest naszym jakby wyzwaniem.
kilka dni temu w Tarnowskim Teatrze, również we foyer, odbyła się premiera spektaklu Apetytne Czereśnie. Jest to historia kobiety i mężczyzny, którzy są po rozwodzie i przypadkowo spotykają się w przedziale pociągu. Spektakl jest spektaklem muzycznym ze wspaniałymi aranżacjami piosenek Agnieszki Osieckiej. Wspaniałe również wykonania, natomiast teledysk do tego właśnie przedstawienia możecie Państwo również oglądać na naszej stronie internetowej Tarnowska TV, a my zapraszamy do teatru na Apetyt na Czereśnie. Mała próbka właśnie teraz dla Państwa. A Pan? Był Pan przebrany? Tak, tak. Za średniowiecznego trubadura. Proszę. Dziękuję. Miałem ciasne buty, pożyczyłem od kogoś. Nie znałem się na muzyce, ale poprosiłem ją. Tańczyliście! Tańczyliśmy. Nie taka znów jestem ładna. Cichosza, cichosza, cichosza. By miały dla mnie co kwadrat pękać serca trzy albo dwa. Nie taka znów jestem święta. Cichosza, cichosza, cichosza. By płakać przy mnie lub klękać. Zresztą nie chcę, bo co to da? Co to da? Bo co to da? Nie taka znów jestem mądra. Cichosza, cichosza, cichosza. By tylko ciebie wyglądać, ciebie wyglądać. Choć wierność coś w sobie ma, tak tylko sobie o tym nucę. Tu trochę dodam, tam skrócę. I sam już nie wiem, co tak gra. Cichosza. Co to za słowa, po głowie się tłuką, choć nie chcę, już nie chcę ich znać. Co za melodia uparta i krucha, po nocach nie daje mi spać. I znów od rana tak sobie nucę, tu trochę dodam, tam znów skrócę. I sam już nie wiem, co tak gra. Cichosza, cichosza, cichosza. A teraz zapraszam na Szopkę Noworoczną, która co roku prezentowana jest przez uważnych obserwatorów życia tarnowskiego, kulturalnego i nie tylko. W sposób często komiczny przedstawione są różne sytuacje. My Państwa zapraszamy na fragment Szopki Noworocznej przygotowanej przez Tarnowian, nie tylko dla Tarnowian, która odbyła się w klubie Bombay Music. Był raz gang czterech dam. To na kartach się mówi kareto. Zgubia frant raz i dwa. Wystawy zrobiły też w czwórkę. Mnożąc dwa poprzez dwa. Bo zniewala i kusi, o. Pannę, wdowę, mężatkę i pana. Tak, tak. Tylko formą, ale. Nasza sztuka delikatnym, wielobarnym, subtelnym misterium. Kiedy zło ma pełne szkło, kiedy głupota ruszy i mają plan, by ruszyć w tam, cofnijmy się i pilnujmy marzeń. Niech ziomy na ordzie zakumają, że Polacy są cool, kilka języków znają. Panowie, 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 panowie. Panowie, fraza ta brzmieć powinna. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi i swój język mają.
Co tam znają? Co tam mają? Emotiko? Samogłoski, głoski i spółgłoski, szeleszcząco brzmiące i szumiące, jak wsząć w szczynie jak to było? O 3:36. Co tam mielasz swym jęzorem? Gramatyczna wyszczypało. Tyś na haju? Ja... Panowie... Dość... Ej! Kopnij taką murę! Kopnij! Napiszę SMS-a! Tiru miru, śmiło hiu! O kurde! O! Wyłączam się! Teraz spędzę koncentratować się! Jarać z bongo, bez kitrania. Ha. I patrzenie na Unię, spółkę, gdy Tarnowia z tego słynie, że Sokolim i Tertila prima klubem była. Na koniec programu zapraszam do tarnowskiego kina Marzenie, a zaczynamy od propozycji dla najmłodszych, to Robaczki z Zaginionej Doliny. Na film zapraszamy także w lutym. Kolejny film, który również jeszcze w lutym można obejrzeć, to Ja, Frankenstein. Co się kryje pod tym ciekawym tytułem, nie jestem w stanie w kilku słowach wyjaśnić, dlatego film trzeba koniecznie zobaczyć. I ostatni film, również grany w kinie Marzenie na przełomie stycznia-lutego, to adaptacja książki Jerzego Pilcha Pod mocnym aniołem. Pod takim tytułem jest również film Wojciecha Smarzowskiego i myślę, że ci, którzy go obejrzą, będą mogli pewne obiekty czy tereny bliskie Tarnowowi rozpoznać, dlatego tym bardziej zachęcam do uważnego oglądania. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym przeglądzie kulturalnym, a ja widzę się z Państwem już za miesiąc.